przed sobą pakiet sprzedażny Nokia 7 komunikator. Zobaczmy, co mieści się w środku. Przede wszystkim telefon. Oprócz tego mamy szereg ciekawych akcesoriów. Standardowe, niezbędne akcesorium to ładowarka AC10E. W pakiecie jest również stereofoniczny zestaw słuchawkowy WH205 z końcówkami nausznymi. Kabel do transmisji danych, aby podłączyć telefon z naszym komputerem. Oraz dwie bardzo ciekawe przejściówki. Pierwsza to przejściówka, która umożliwia podłączenie do telefonu pamięci USB. Za pośrednictwem tego kabla podłączamy pendrive'a i mamy dostęp do materiałów, które są na pendrive'ie. Możemy je przekopiować na telefon, bądź też w drugą stronę, z telefonu na pendrive. I kolejna przejściówka to przejściówka, która umożliwia podłączenie telefonu do telewizora bądź rzutnika za pośrednictwem HDMI. Tą część podłączamy do telefonu, natomiast tutaj podłączamy kabel HDMI i to, co widzimy na ekranie telefonu, wyświetlane jest na dużym ekranie telewizora bądź rzutnika. Tak wygląda pakiet sprzedażny Nokia 7 komunikator. Tak, oczywiście przewidujemy aktualizację oprogramowania do tych modeli w najbliższym czasie. Pewna poprawka jest już w tej chwili dostępna i można, korzystając z automatycznej aktualizacji oprogramowania, ją pobrać na modele E7, N8 czy C7. Zobaczmy, jak korzysta się z aktualizacji oprogramowania bezpośrednio w telefonie. Należy wejść w menu, następnie w aplikacje, a następnie wybrać opcję aktualizacja oprogramowania. W tym miejscu telefon odświeża sobie listę dostępnych aktualizacji i w momencie, kiedy mamy taką aktualizację dostępną, należy ją wybrać i zainstalować. W tej chwili moje oprogramowanie jest aktualne. W opcjach możemy ustawić, aby aktualizacje były sprawdzane automatycznie. Wtedy telefon sam podpowie nam, że dana aktualizacja jest w tej chwili dostępna. Przygotowałam pendrive, podłączyłam go do przejściówki i teraz podłączę całość do telefonu. Telefon automatycznie wykrywa podłączony pendrive i pojawia się opcja tworzenia kopii zapasowej. Wchodzę w zakładkę kopia zapasowa. Mogę skopiować wszystkie dane, ale mogę też wybrać pewne pozycje, które mnie interesują. Wybieram wszystko. Mogę ustawić również harmonogram tego, jak często będę wykonywać kopię zapasową. Wykonam ją tylko teraz. Kopia zapasowa jest przygotowywana i zostanie zapisana na pendrive'ie.